W wyniku działań Lutra, a raczej w wyniku tej debaty będącej ich efektem, wyłoniły się zupełnie nowe odłamy chrześcijaństwa, które każdy przykładny historyk omawia w trakcie zajęć na lekcji. Te najważniejsze to po pierwsze luteranizm, czyli taki OG, original nurt stworzony na podstawie przemyśleń właśnie Lutra, na przykład na podstawie jego tez. Za jedyną podstawę cnót luteranie przyjmują Pismo Święte, tak samo w przypadku obrządków kościelnych, tam też wzorują się jedynie na Piśmie Świętym. Są ich zdaniem dwa główne sakramenty, komunia i chrzest. W ramach obrządków czytają na głos Biblię i śpiewają psalmy, robiąc coś na kształt obecnie kojarzącego nam się z Ameryką gospelu. Luther wprowadził też nacisk na to, aby msze odbywały się w języku kraju, w którym się odbywają, zamiast łaciny. Przez to wymiar świętości może troszeczkę stracił, bo msze przestały wyglądać jak godzinne seanse z zaklęciami Harry'ego Pottera. Tibi davo claves regni celorum. Ale zaczęły być wreszcie zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Profit. Ponadto Luther w swoim stylu, tworząc reguły zreformowanego prawa, zanegował nieomylność papieża oraz zdelegalizował wszystkie płatne odpusty. Zniósł też oczywiście celibat, co przysporzyło mu w sumie bardzo wielu sojuszników. Drugi obowiązkowy do poznania, tak powiedzmy, gatunek czy rodzaj chrześcijaństwa po tych reformach, to powstały w 1534 roku anglikanizm. Jego formalnym założycielem był król Henryk VIII, który zerwał związki z Rzymem, kiedy papież odmówił zgody na unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Henryk trafił na moment, w którym jego pozycja była na tyle mocna, a kościoła na tyle słaba, że zamienił swojego focha w stworzenie nowej religii. Serio tak to wyglądało. Formalnie stało się to za sprawą tak zwanego aktu supremacji, wydanego właśnie przez Henryka. Król uznał sam siebie jako ziemską głowę i przedstawicielstwo kościoła na ziemiach angielskich. O ile w Europie wpływy kościoła próbowano ograniczać jakąś wysublimowaną grą polityczną, król Henryk poszedł po prostu na grubo i zaraz po tym uznał się przedstawicielem Boga na ziemi. Rozwiązał wszystkie zakony, wymienił całkowicie strukturę kościelną na lojalnych mu ludzi i znacjonalizował większość tego, co kościół posiadał. Zajebiście! Ponieważ są trzy osoby boskie, uzupełniamy ten protestancki duet o trzeci omawiany w szkole odłam, jakim jest tak zwany ewangelicyzm reformowany, nazywany też po prostu kalwinizmem od założyciela, i tutaj bez zaskoczeń, Kalwina, Jana Kalwina. Francuski teolog, protestancki reformator, kaznodzieja, pisarz i w ogóle idealny syn koleżanki twojej mamy odpowiadał za organizację życia religijnego na terenie współczesnych kantonów Szwajcarii. Dla, nazwijmy to, wyznawców kalwinizmu czy kalwinistów po prostu, podstawą wiary jest takie przekonanie, że Bóg jednych obdarza łaską, która jest konieczna do zbawienia, a drugich nie. Po prostu. Niespecjalnie masz na to wpływ, czy jesteś przeznaczony do zbawienia, czy nie, ale to jest właśnie piękne na świecie, że mniej więcej połowa osób jest dobra, mniej więcej połowa jest zła. I jakoś to się kręci. Później takie założenie zyska nazwę teoria predestynacji. Dodatkowo kalwini albo kalwiniści, albo wyznawcy kalwinizmu promowali proste, cnotliwe życie oraz rezygnację z przyjemności w życiu doczesnym. Ich zdaniem życie na wzór studenta z akademika przybliża do Boga i świadczy właśnie o tym, że osoba, która wyznaje takie wartości, jest predestynowana do zbawienia, tak? Czyli naznaczona przez Boga do bycia tym dobrym. Na ziemiach polskich tradycja kalwinizmu czy ewangelicyzmu reformowanego obecna jest od początku reformacji w naszym kraju i z tych trzech wymienionych odmian to właśnie kalwinizm przyjął się tutaj najlepiej. W 1550 roku, czyli naprawdę niedługo po wystąpieniach Lutra i początku tego całego ruchu, człowiek imieniem Jakub Sylwiusz odprawił pierwsze nabożeństwo właśnie w tym obrządku reformowanym na ziemiach polskich w Pińczowie. Obecnie to jest województwo świętokrzyskie. 10 lat później powstał polski kościół ewangelicki, taki oficjalny. Za jego założyciela uznaje się Jana Łaskiego. To jest polski reformator i teolog, który na pewno jest najważniejszą postacią naszej krajowej reformacji. Popularność kalwinizmu wśród polskiej szlachty wynikała z kilku ciekawych powodów. Po pierwsze, po przeanalizowaniu tego, co Jan Kalwin proponował, okazuje się, że kalwinizm tworzy relację z kościołem, która najmniej kosztuje wiernych. W sensie takich opłat jak podatki, utrzymanie duchowieństwa. Były też powody polityczne popularności kalwinizmu, ale był też ciekawy, choć w sumie powiązany z tymi politycznymi, powód marketingowy. Od samego początku, kiedy kalwini promowali się w Polsce, starali się oni być postrzegani jako wiara szwajcarska,
a nie, tak jak luteranizm, wiara niemiecka. Zrobiono tak dlatego, że szlachta polska, obawiając się, że niemieckie książęta w dalszym ciągu spoglądają na swoich sąsiadów po prawej stronie, tak jak starsze roczniki na wchodzących do szkoły pierwszaków, wolała stworzyć struktury nie mające nic wspólnego z potencjalnymi wrogami. Rozwój tych wszystkich nurtów protestantyzmu w pewnym sensie przypomina alkoholową imprezę organizowaną przez 16-latków. Wszystko, co tylko jest dostępne, miesza się ze sobą i wychodzą bardzo, bardzo dziwne, czasem bardzo, bardzo toksyczne mieszanki. Ale zanim zamieszamy, to są te trzy podstawowe składniki. No i właśnie podstawą tego każdego drinku na reformacyjnej imprezie to jest właśnie luteranizm, kalwinizm i anglikanizm. W kolejnych dekadach, w kolejnych stuleciach Europa podzieli się już na dobre właśnie między te różne mieszanki i te podstawy, a poszczególne kraje uczynią później ze swoich odłamów wiary towary eksportowe, które pojawiać się będą w najbardziej egzotycznych zakątkach świata, no i będą elementem na przykład polityki kolonialnej. I to tyle w tym krótkim materiale, który miał zasygnalizować te trzy główne nurty, które są oczywiście bezpośrednio związane z reformacją. Dlatego jeżeli nie widziałeś czy nie widziałaś mojego materiału poświęconego po prostu procesowi, jakim była reformacja, to gorąco cię do niego zapraszam teraz. Do it! Yes, you can! Zapraszam cię do wszystkich filmów, jakie już mam na kanale i do wszystkich, które będą pojawiać się regularnie na tym kanale. Dziękuję ci, że jesteś ze mną i trzymaj się bardzo, bardzo ciepło.